Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Oczywiście powiedzenie bardzo ogólnie detoksy są złe albo detoksy są dobre, jedno i drugie zdanie nie będzie prawdziwe, ponieważ ja też hołduję tej zasadzie i też wielokrotnie o tym mówię i z tobą też o tym rozmawiałyśmy. Wszystko zależy od diagnozy. Po prostu. No, to brzmi bardzo lekarsko, diagnoza, ale tak naprawdę wszystko zależy od tego, kim jesteś, gdzie jesteś, w jakim miejscu swojego życia jesteś, jaką masz konstytucję, jaki tryb życia prowadzisz, jaki jest klimat i tak dalej, i tak dalej. I tak jak dla niektórych detoksy typu sokowe albo głodówki będą świetnym sposobem na redukcję tego, czego mają za dużo, to dla niektórych taka dieta może być, czy taki detoks może być, no może niekoniecznie śmiertelny, ale nie będzie absolutnie wspierający, wręcz przeciwnie, będzie właśnie chorobotwórczy albo będzie prowadził do dysbalansu. Więc to tak jakby tytułem wstępu. Natomiast oczyszczanie, o którym ja mówię, albo może ta zmiana diety, o której ja mówię, bo to niekoniecznie musi być takie oczyszczanie bardzo sformalizowane, jako kuracja oczyszczająca, ale na pewno jest to taki moment, kiedy musisz pewne rzeczy odstawić, no tak jakby, żeby sobie nie dodawać jeszcze, i wprowadzasz inne produkty, i tutaj jest właśnie pies pogrzebany, jak to się mówi, inne produkty, które będą wspierały wydalanie tych zbędnych resztek, tak. No, wydalanie tych resztek, po prostu będą oczyszczały. I te produkty, one są dostosowane do pory roku, ponieważ medycyna chińska, dietetyka chińska kwalifikuje produkty według ich działania, według ich termiki, według ich smaku. W związku z tym to będą produkty, które będą dostosowane do pory roku. Czyli na przykład na jesieni strączki mają takie właściwości. Na jesieni będziemy jeść strączki, które będą cieplejsze niż na wiosnę. Tak? Na wiosnę jemy strączki, które mają termikę zimniejszą, no bo pozbywamy się gorąca, a na jesieni będziemy jeść strączki, które będą miały cieplejszą termikę, ale też będą wyprowadzały, dzięki temu będą wyprowadzały, będą działały diuretycznie, ale będą cieplejsze, więc nie będą podkręcały tego zimna, które mamy w sobie. To będą inne zboża też. Na wiosnę jemy zboża w czasie takiego detoksu, które będą chłodniejsze. Na jesieni będziemy jeść zboża, które będą cieplejsze, bo my musimy wyprowadzić zimno, ale musimy też wprowadzić ciepło przy okazji, żeby nie robić tak, najpierw wszystko wyrzucam, a potem zaczynam odbudowywać, bo czasami wydalając wszystko, wydalamy też cenne płyny albo inne wartościowe elementy, które gdzieś tam jeszcze przy okazji wypadną, tak to nazwijmy. Więc myślę, że tutaj jest ta różnica, że to nie są, po pierwsze, taki detoks, o którym ja myślę w tym momencie, to nie jest bardzo radykalna dieta. To nie jest taka dieta, która będzie nas drenowała bardzo mocno. Ta jesienna dieta w ogóle, ten jesienne oczyszczanie jest też trochę inne niż wiosenne. Wiosenne jest trochę bardziej radykalne, jesienne jest delikatniejsze i może nawet wręcz powiedziałabym przyjemniejsze. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.